Tak, już. Zaczęła się transmisja. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Piotrzycowskie Muzeum Współczesne Wrocław. Witamy Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Zarówno Państwa tutaj obecnych z nami w muzeum, jak i osoby, które śledzą nasze spotkanie w internecie. Mam nadzieję, że jesteśmy widoczni i słyszalni. Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe, ponieważ pretekstem do tej dyskusji jest pierwsza monografia poświęcona Barbarze Kozłowskiej, jednej z najważniejszych, najciekawszych artystek związanych z Wrocławiem, działającej od połowy lat 60. aktywnie. Które też towarzyszy, ta publikacja towarzyszy wystawie, którą Państwo od mniej więcej od połowy lipca mogą oglądać u nas w muzeum. Są z nami dzisiaj wspaniali goście. Bardzo się cieszę, bo w zasadzie jesteśmy w komplecie, jeżeli chodzi o autorki i autorów publikacji. To może zaczniemy od przedstawienia. I ja bym tutaj zaczął od Marii Kuźmicz, redaktorki publikacji, kuratorki wystawy poświęconej Barbarze Kozłowskiej, historyczki sztuki, krytyczki, badaczki, osoby prowadzącej Fundację Arton, autorki licznych publikacji poświęconej sztuce polskiej lat 60. i 70. i redaktorce dzisiejszej książki poświęconej Barbarze Kozłowskiej. Obok mnie jest Wiktoria Szypacka, historyczka sztuki, doktorantka Instytutu Sztuki PAN, także badaczka zajmująca się sztuką lat 60. i 70. w Polsce, a także dyrektorka Fundacji Zofii Kulik. Kulik, tak. Jest też z nami Karolina Majewska, którą Państwo widzicie tutaj za plecami. Jest z nami wirtualnie. Też historyczka sztuki, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Goldsmith w Londynie, także Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, w Berlinie, gdzie rok temu bodajże obroniła doktorat. Też Karolina zajmuje się sztuką neoawangardową obszarów środkowoeuropejskich. No i jest też z nami gość specjalny, pan profesor Zbigniew Makarewicz. Artysta, pedagog, dydaktyk, osoba od wielu lat związana ze środowiskiem wrocławskim, z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, a także prywatnie mąż Barbary Kozłowskiej. Także witam serdecznie wszystkich naszych gości. Ja też zachęcam Państwa do pytania, komentowania, gdyby były jakieś uwagi, to proszę od razu dawać znać. Ja bym zaczął. Ja bym może zaczął od pytania do Ciebie, Mariko, żebyś w jakiś pokrótce przybliżyła nam, czym zajmuje się prowadzona przez Ciebie Fundacja Arton. Z tego względu, że wydaje mi się, to jest istotne, ponieważ zakres Waszej aktywności, tematów, które poruszacie, też w jakiś sposób jest odpowiedzią, dlaczego zajęłaś się Barbarą Kozłowską. Witam Państwa serdecznie. Bardzo jest mi miło gościć w Muzeum Współczesnym. Dzięki Piotrze za przedstawienie i bardzo wszystkim Wam dziękuję za to, że dzisiaj tutaj jesteście, tak jak Piotr, również współautor tej książki, powiedział, jesteśmy w komplecie autorskim, autorsko-redaktorskim. Jeżeli chodzi o Arton, któremu w lipcu stuknęło 10 lat, co sobie ze zdziwieniem uświadomiłam i nie miałam czasu obejść tej okrągłej rocznicy,
to zajmujemy się takim, można powiedzieć, no taką pracą u podstaw, polegającą na opracowywaniu archiwów artystów i artystek właśnie tworzących, działających w latach 60., 70., takich, którzy w tamtym czasie zaczynali swoje kariery artystyczne, a którzy z jakichś powodów w tak zwanym międzyczasie przestali być obecni w tak zwanym mainstreamie. To jest oczywiście wszystko takie trochę trudne do zdefiniowania i tak jak w takim wywiadzie, takiej rozmowie, którą kiedyś z profesorem Makarewiczem zrobiliśmy o Barbarze Kozłowskiej, który się nazywa Znana i Nieznana. To jest oczywiście taka sprawa trochę też punktu widzenia, to czy jakiś artysta czy artystka jest obecny czy nieobecny, czy obecna czy nieobecny. No ale tak, rzeczywiście pracujemy z archiwami, z prywatnymi spuściznami albo z archiwami artystów czy artystek jeszcze żyjących, starając się te archiwa po prostu udostępniać w taki sposób, żeby stały się to ogólnodostępne materiały źródłowe. W związku z tym mamy taką bazę, która jest, nie wymaga jakby żadnego logowania, tam wszystkie te materiały, które opracowujemy, się znajdują. No i oprócz tego, jak gdyby to jest trzon tej działalności, oprócz tego opracowane archiwa owocują wydanymi książkami. Robimy też wystawy, które są takim, można powiedzieć, takim zaproszeniem, takim preview tego właśnie, co robimy w tej sferze opracowywania archiwaliów, po to, żeby komunikować się też jakoś z odbiorcami, żeby można mogli też ludzie zobaczyć, że to, że my po prostu cały rok na przykład opracowujemy jakieś archiwum, no to potem może coś z tego wyniknąć też po prostu dla widzów, dla odbiorców, można to zobaczyć. Tak, w zasadzie te wasze projekty, które robicie, one to tak dwutorowo, może nie zawsze, nie wiem, może też nie do końca mam taką świadomość, ale że faktycznie wystawie towarzyszy publikacja, także najpierw jakby ten pierwszy krok to jest zbadanie archiwum danej osoby, potem wystawa, publikacja. To jest taki schemat, który staracie się chyba stosować. Tak, no to jest coś takiego, co jest, powiedziałabym, takim dosyć oczywistym, wydaje mi się, działaniem. Ja nawet muszę powiedzieć, że jestem bardziej przywiązana do tego wydawania książek niż do robienia wystaw. Wystawa jest czymś takim, co trwa chwilę. Ja nie jestem jakąś taką bardzo przywiązaną do swojej roli kuratorką, muszę powiedzieć. Lubię to, to mi sprawia przyjemność, ale nie jest to jakieś takie, uważam, największe wyzwanie, jakie przed nami stoi. Książka jest jednak czymś takim, co miejmy nadzieję, no, zostanie. Zawsze też staram się udostępniać te książki, które robimy w formie e-booków, żeby można sobie to było potem po prostu pobrać. I no, zdarzają się takie sytuacje, jak na przykład właśnie twórczość Barbary Kozłowskiej, artystki uważam o absolutnie światowej rangi, która nigdy takiego nawet dość w sumie jakby nie wiem, skromnego w pewnym sensie opracowania monograficznego nigdy nie miała. Tak, no to jest to, co też już chyba padło tutaj, ten zwrot, który użył pan profesor Barbara Kozłowska, była taką artystką znaną, nieznaną jednocześnie. Bo tutaj faktycznie mamy do czynienia z pierwszą monografią, pierwszą książką, w jakiś sposób próbującą usystematyzować czy analizować twórczość Kozłowskiej. Do tej pory w zasadzie tych tekstów było bardzo niewiele. I w głównej mierze pracując nad wystawą, nad publikacją, bazowałaś na archiwum. Czy mogłabyś powiedzieć o specyfice tego zbioru? Jasne, no archiwum Barbary Kozłowskiej jest takim wyjątkowym zasobem, dlatego że, no z kilku powodów. Kiedy profesor Makarewicz zaprosił mnie, udało mu się jak gdyby zebrać te wszystkie archiwalia pozostałe po Barbarze Kozłowskiej, prace, maszynopisy, rękopisy w jednym miejscu, czyli w dawnej pracowni jego i Barbary, no to okazało się, że tego jest bardzo dużo. Ja pomyślałam sobie, no dobra, to
Ja to wezmę ze sobą. Tam w fundacji zrobię sobie taką pierwszą selekcję. Od razu będzie połowa tego materiału, bo na pewno połowa to są jakieś zupełnie przypadkowe rzeczy. Potem zrobię taką drugą selekcję, zostanie 1/4, no i to mi zajmie 3 dni, jakby będzie już jakoś tak w miarę ogarnięte. A potem będę dalej nad tym materiałem, który zostanie, pracować. No i tu się okazało, że nie, że życie jednak rutyna i ja to nie. Okazało się, że ten zasób, właściwie każdy z tych, przepraszam, ale momentami świstków, po prostu bardzo dużo wnosi. To wynika ze sposobu pracy Barbary Kozłowskiej, dla której mam wrażenie, ta twórczość rzeczywiście była procesem w takim bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Była performerką, robiła różnego rodzaju działania, akcje, ale oprócz tego ona właściwie przez cały czas była w takim procesie tworzenia i myślenia o tych pracach. Ale to by nie było widoczne, gdyby nie właśnie Zbigniew Makarewicz, który to wszystko po prostu zachował. I w związku z tym ja mogłam sobie tak iść tym jej śladem myślenia, śladem linii na przykład Kozłowskiej. I muszę powiedzieć, że to były... Ja zazwyczaj nie mam problemu z podejmowaniem decyzji na przykład co do tego, które teksty mają być użyte w książce, w jaki sposób obejść się z materiałem takim właśnie na wystawie, jak to tam szybko, ewentualnie dokonuję szybkich decyzji. To tutaj miałam rzeczywiście duży problem. Bardzo ważne archiwum, bardzo wiele właśnie mówiące o twórczości Kozłowskiej i no, taki niezwykły zbiór właśnie w tym sensie. Bo często jest tak, że niestety no, pracuje się z archiwami, które są jakoś tam bardzo okołocone. Bo na przykład ktoś, jakaś, nie wiem, rodzina w głupi sposób, nie mając świadomości, wyrzuciła coś, albo po prostu na przykład było coś na wystawie, nigdy nie wróciło i tak dalej, i tak dalej. Takich przypadków wszyscy tu siedzimy i jak siedzimy na widowni, pewnie możemy sobie wiele przytoczyć. No tutaj było inaczej. Tutaj na pewno za udostępnienie tego zbioru należało podziękować panu profesorowi Makarewiczowi. Tutaj też może od razu chciałbym spytać, pan jak uczestniczył w tym od początku, jak ten proces, jak to z pana strony wyglądało, jak ten proces budowy tego zbioru wyglądał, czy to było po prostu w jakimś stopniu naturalne zbieranie materiałów, prac, notatek, czy to był raczej jakiś taki bardziej usystematyzowany proces tworzenia? Dobry wieczór Państwu. No, bardzo dziękuję za to zaproszenie, a przede wszystkim no, bardzo dziękuję za to, że to wydawnictwo i wystawa stały się po prostu, bo to rzeczywiście jest sytuacja dość wyjątkowa. No, najprościej to ujmując, ponieważ zaczynałem rozumieć to, co Barbara robi, jakoś przyjmować, akceptować mniej więcej tak, jak w starym dowcipie o milicjantach, że pewien został człowiek oskarżony o to, że opowiada dowcipy, które powodują śmierć słuchaczy. Po prostu rozumieją dowcip i padają ze śmiechu trupem. No sąd, milicjanci, sąd, prokuratura, no i sąd uparł się, że musi mieć dowód, czyli opowiedziany dowcip przed oskarżonego, który się zarzekał, że jak opowie, to wszyscy padną trupem. No ale upór sędziów był bardzo stanowczy, wobec tego opowiedział dowcip. No i najpierw zmarł na sali sędzia, prokurator za 3 dni, a milicjanci po 1,5 roku. Więc tak mniej więcej, jeżeli chodzi o recepcję twórczości Barbary, to ze mną było podobnie. Barbara nie tłumaczyła tego, co robi po prostu, tylko wydawała dyspozycję, ja miałem się do tego zastosować. No i no, jak kazała, to ja tam robiłem różne pomocnicze, fizyczne prace przy okazji, starając się nie myśleć po prostu, żebym głupio nie pomyślał. I z tego punktu widzenia stwierdziłem, że wszystko, co Barbara zostawiła,
no to już nie mam jej jak zapytać, co, jak to uporządkować, jaka jest hierarchia. Wobec tego stwierdziłem, że wszystko zostaje. Skrawki gazet na marginesach z gryzmolami też. Kwitki z zapisanymi, że ćwiartka masła, tam pół kilo wieprzowiny. Proszę bardzo. No i to wszystko zgromadziłem i oczywiście no, udostępniłem pani Marice, która była tym zainteresowana. Ku mojemu zdumieniu zresztą, bo nikt tak specjalnie się tą Kozłowską nie interesował. Ja się interesowałem, bo to była piękna kobieta po prostu i no, trudno było nie ulec urokowi po prostu. No więc tak, moja rola była tutaj bardzo służebna i no, kiedy Barbara lubiła podróże mimo słabego zdrowia, więc ja byłem bardzo użyteczny, bo ktoś musiał nosić walizki po prostu. No to tak mniej więcej wyglądała moja rola. No zgromadziłem to archiwum właśnie. No a potem już reszta należała do znakomitej badaczki. A ja owszem, no gdzieś chyba 7 tekstów, krótszych czy dłuższych, o Barbary twórczości napisałem, no z pewnym takim opóźnieniem właśnie, bo musiałem to jakoś sobie uprzytomnić, o co chodzi. No i wymieniałem w takich szerszych publikacjach na temat wrocławskiej rzeźby, w ogóle plastyki wrocławskiej, no pierwszy raz chyba w 75 roku, w takim opracowaniu dla wydawnictwa Kultura na Dolnym Śląsku, to w Państwowym Wydawnictwie Naukowym, pod redakcją profesora Trznadlowskiego, nakład dawno wyczerpany, które dawało pewien obraz różnych zjawisk w kulturze Dolnego Śląska, która no, jest młodą kulturą datującą się od 1945 roku. To musicie Państwo sobie uprzytomnić, że Wrocław nie ma historii 1000 lat, tylko lat 75. Miasto to ludzie od 1945 roku i w tym, moim zdaniem, to było moje założenie, każda osobliwość, szczególnie w twórczości artystycznej, musi być zachowana dla pamięci, ponieważ to jest bardzo krótka historia, a jednocześnie bardzo intensywna. Oczywiście nie tylko Barbara Kozłowska, bo przecież Fundacja Arton też zafundowała nam obraz twórczości Zdzisława Jurkiewicza. Zresztą byli zaprzyjaźnieni Barbara i Zdzisław. No i także tych publikacji za wiele nie ma. Nie ma sytuacji takiej, w której możemy sięgnąć na półkę i ściągnąć książkę, która nam da w miarę zobiektywizowany obraz tego, co działo się na Dolnym Śląsku, a szczególnie we Wrocławiu w latach od do. Ponieważ to, co się działo, nie miało swojego znaczenia dla głównych, decydujących środowisk zarówno w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a tym bardziej po 1989 roku. Wrocław był traktowany jako, zresztą z pewną dozą słuszności, zgodnie z zapisem w takich zasadach planowania przestrzennego kraju, jako duży ośrodek przemysłowy i węzeł komunikacyjny zdolny do obsługi ruchu północnej grupy wojsk radzieckich. I to do dzisiaj się nie zmieniło. Dobrze, ty jeszcze trzymając się jakby tego wątku archiwum, chciałbym zapytać ciebie, Wiktorio i Karolino. Nie wiem, na ile wy w swojej pracy nad tekstami miałyście wgląd do tych materiałów, czy raczej bazowałyście na źródłach dostępnych, ale chciałem spytać, obie poruszacie się w podobnych obszarach badawczych w jakimś stopniu. Co było, czy było coś
jakimś zaskoczeniem w twórczości Kozłowskiej w czasie pracy nad tymi tekstami. I być może też jest to jest dobry moment też, żeby może pokrótce, żebyście powiedziały, o czym te wasze teksty są. Kto ma zaczynać? Okej, to dziękuję. Też dziękuję za zaproszenie do udziału, do tej publikacji. Moja historia z archiwum Barbary Kozłowskiej jest taka, że właściwie zobaczyłam je na wystawie w Fundacji Arton, czyli na wystawie zorganizowanej przez Marikę w 2016 roku. Zobaczyłam tam pracę Negatyw Fikcji i rozmawiałam z Mariką o archiwum Barbary Kozłowskiej. Później rozmawiałam z profesorem Makarewiczem o Barbarze Kozłowskiej, także przeprowadziłam taki wywiad, który można by nazwać historią mówioną. Trochę z niego skorzystałam też pisząc ten tekst. No ale takie było właśnie moje poszukiwanie informacji na temat sztuki Barbary Kozłowskiej. Bardzo dużo materiałów podczas pisania tekstu jakby już był udostępnionych na stronie Fundacji Arton, także mogłam korzystać z tego zbioru, który jest bardzo duży i dostępny, i łatwo dostępny. A czy to było dla mnie, czy tam były dla mnie zaskakujące materiały i w ogóle jakby jaki był mój stosunek do tego archiwum, to sądzę, że taka praca, jak Marika ją nazwała, u podstaw, i właśnie udostępnianie tego typu archiwów, zajmowanie się nimi, to coś bardzo szczególnego w Polsce i w historii sztuki lat 70., której polska historia raczej jakby jest mało kobieca. Natomiast historia taka globalna, która się zajmuje latami 70., w sposób taki dla Polski fałszujący ją trochę uniwersalizuje, ponieważ główne tendencje interpretacyjne, które ujmują twórczość kobiet z tamtego czasu, to są tendencje bazujące właśnie na ujęciach feministycznych. Do tych ujęć twórczość Barbary Kozłowskiej nie pasowała, więc siłą rzeczy nie znalazła się Barbara Kozłowska na przykład na takiej wystawie jak Feministische Avantgarde, którą pewnie Karolina zna, czyli właśnie wystawie pokazującej awangardę kobiet, no ale jakby definiując ją jako kierunek feministyczny. No więc, jakby twórczość Barbary Kozłowskiej była trudna do uchwycenia przez te takie mainstreamowe kierunki. Tym bardziej istotne było opracowanie jej archiwum i takie właśnie bardzo podstawowe, dogłębne, źródłowe przyjrzenie się wszystkim pracom i tekstom, tym, o czym ona pisała, jak pisała. I to tyle. Może teraz Karolina. Dobrze. Czy słychać mnie dobrze? Tak. Dobrze. Dzień dobry, przepraszam, że jestem tak obecna wirtualnie, ale jestem całym sercem z wami i mózgiem, mam nadzieję. Przede wszystkim bardzo chciałam podziękować Marice za zafundowanie mi tej ekstatycznej przyjemności zajmowania się tą twórczością. Ja jak gdyby Marika udostępniła mi archiwum i ja zaczęłam w ten sposób pracować, że naprawdę może nie miałam styczności z tymi materiałami przez dłuższy czas materialnej, ale dlatego też w swoim tekście postanowiłam dać się prowadzić konkretnym wizualnym podpowiedziom, czyli fragmentom dokumentacji linii. I ja zawsze staram się pracować w ten sposób, żeby nie starać się jak gdyby zanegować albo wyrównać wszelkich sprzeczności czy wszelkich jakichś takich
przestrzeni pomiędzy w gładkiej narracji o jakiejś artystce i dlatego staram się nie stworzyć takiej narracji totalnej na temat całej twórczości, tylko staram się, żeby jakaś praca poprowadziła mnie i wówczas pracuję nad tym, żeby jednocześnie mieć taką prezentystyczną perspektywę, to znaczy z mojej dzisiejszej perspektywy, z moich dzisiejszych zainteresowań, z tego, co jest dla nas ważne dzisiaj, patrzeć na tą twórczość, a z drugiej strony starać się uhistoryzować ją, to znaczy na tyle, na ile to możliwe, wsłuchać się w język, zobaczyć kontekst i muszę przyznać, że ta twórczość Barbary Kozłowskiej jest dla mnie pod tym względem niesamowicie emancypacyjna w ten sposób, że właśnie nie pozwala się wrzucić żadne parasole, parasolowate określenia typu sztuka taka, sztuka owaka, sztuka śmaka, tylko po prostu wymaga styczności opisu i wymaga naprawdę myślenia, które jest przyjemne, które jest przyjemnością. I miałam wrażenie prawdziwego kontaktu, to znaczy jest taki banał, że sztuka jest kontaktem. I ja naprawdę to, po prostu znałam takiego bardzo przyjemnego sposobu interakcji z tą pracą, która jest może nawet poza takim profesjonalnym podejściem, tylko po prostu to była przyjemność poznania, skontaktowania, wsłuchania się w to i podążania za tym. I myślę, że to być może jest snucie pewnego rodzaju fantazji na temat tej sztuki, ale myślę, że na tyle, ile zrozumiałam tą sztukę, to ta moja fantazja jest odpowiednią odpowiedzią. Dzięki. Publikacja zaczyna się dość obszernym kalendarium zarówno życia osobistego, jak i też artystycznego. Kończy się w zasadzie na 2020 roku. Chciałbym zapytać, jaka, chyba tutaj wszystkie osoby obecne, ale może przede wszystkim Marikę i pana profesora, jaka była rola Barbary Kozłowskiej w środowisku wrocławskim i jej znaczenie dla tego środowiska? Ja. Proszę, Marika, bo ja bardzo długo będę mówił, nawet może 3 minuty. Trochę odpowiadam, znaczy to jest tak, że ja w ogóle bardzo dziękuję, Karolina, za tę twoją wypowiedź, bo ja mam z Barbarą Kozłowską podobnie. To znaczy rzeczywiście jest takie jakieś takie bardzo mocne wrażenie bycia jakby z tą jej sztuką i w tej jej sztuce i ja się rzeczywiście jakby z tym archiwum Kozłowskiej bardzo dobrze czuję. Do tego stopnia to tak w ramach ciekawostki, ponieważ tam w tych materiałach archiwalnych na przykład były jakieś przepisy kulinarne, które ona sobie tam notowała, więc był taki moment, kiedy w rodzinie naszej jedliśmy po prostu sałatki Barbary Kozłowskiej i intensywnej pracy nad książką. Ale wracając do tego twojego pytania, to trochę też nawiążę do tej wypowiedzi Karoliny, to znaczy to, w jaki sposób Kozłowska funkcjonowała w środowisku wrocławskim i jak to środowisko, jakby czym oni na siebie wzajemnie byli, to trochę jest moja fantazja, bo jakby no... Natomiast to, co widać wyraźnie, co jakby wynika z tych tekstów, to to, że Kozłowska miała takich dwóch przyjaciół, mam wrażenie, przyjaciół w sztuce. To był jeden z moich ulubionych również artystów, Zdzisław Jurkiewicz i Jerzy Ludwiński. I oni, to była jakaś taka rzeczywiście szczególna relacja. Ona była chyba, jak sądzę, takie mam wrażenie, była osobą, która bardzo szukała kontaktu, ale jednocześnie była też takim artystycznym bytem bardzo osobnym. Więc to, że ona na przykład angażowała bardzo chętnie i mam wrażenie z sukcesem ludzi do robienia, do współtworzenia swoich prac. To, że tworzyła takie, o tym pisze więcej Wiktoria, tworzyła takie tymczasowe, nienazwane kolektywy.
To, że zaczęła prowadzić Galerię Babel, czyli takie miejsce, które właśnie w założeniu było rzeczywiście taką realną wymianą, to jakby świadczy o tym, że była rzeczywiście taką no, częścią środowiska wrocławskiego. W pewnym sensie jego taką, no, była, współtworzyła tę mozaikę bardzo intensywnych, takich bardzo mocnych osobowości twórczych, ale z drugiej strony gdzieś tam pozostawała, mam wrażenie, samotna też. I to jest właśnie to, o czym mówiła Karolina. Trudno jest tę sztukę jakoś w związku z tym tak naprawdę nazywać. Można próbować oczywiście, a to konceptualizm taki albo taki, czy bardziej działania performerskie. Natomiast no, potem rzeczywiście stało się coś takiego, że mam wrażenie, że, no, że jakby ten jej udział taki właśnie intensywny, taki kulturotwórczy, pewnie to było związane też z, po prostu na przykład ze stanem zdrowia. To jakoś rzeczywiście w którymś momencie no, przestała być tak bardzo, bardzo aktywna. Wtedy, kiedy też Galeria Babel chyba przestała działać, prawda? No tak, no, z tą Basią to byłby taki kłopot, że właściwie jej aktywność nie odbiegała od pewnej normy w tym środowisku. Główną strukturą, jak gdyby wznoszącą intelektualnie, można powiedzieć moralnie, no też jak gdyby tak samopomocowo, jeszcze w czasie studiów, były dwie formacje. Jedna formacja to byli sensybiliści od 1956 roku. Zresztą Barbara przyjaźniła się też z Kazimierzem Głazem, który był inicjatorem tego ruchu, jednym z kilku, ale bardzo ważnym. A druga taka struktura już formalnie istniejąca to był Związek Młodzieży Wiejskiej. Była organizacja, która w latach od 1958 roku, gdzieś do 1968 roku dominowała w życiu studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. I poprzez tą oficjalnie istniejącą strukturę organizowano z kolei koło takich najpierw przyjacielskie zupełnie, a także już formalnie zarejestrowaną strukturę takiego koła artystyczno-naukowego. To jest standard właściwie, ale wtedy nie funkcjonowało to za bardzo. I w efekcie powstała grupa Brzeg. Grupa koleżeńska, która no, zorganizowała własną wystawę poza uczelnią, tylko w klubie studenckim Wyższej Szkoły Rolniczej, to poprzez właśnie te udostępnione struktury Związku Młodzieży Wiejskiej. To była bardzo ważna formacja, bo ona starała się jak gdyby zrównoważyć oficjalną ideologiczną politykę partii, która z kolei była związana z taką wolą przezwyciężenia głównego, można powiedzieć, trzonu kultury polskiej, który był oczywiście, ten rdzeń kulturowy miał charakter wiejski, szlachecko-chłopski, katolicki, no a oczywiście to było takie, no, coś w rodzaju kuli u nogi socjalistycznego rozwoju naszego kraju. No i ta formacja właśnie Związku Młodzieży Wiejskiej służyła po to, ażeby jednak tą kulę u nogi partii wzmocnić, a nie osłabić. To była taka głęboka motywacja dla no, kilkunastu przynajmniej osób, a było ich kilkudziesięciu w sumie, żeby robić coś, co nie jest dokładnie odpowiedzią na te sugestie, zresztą w naszym środowisku bardzo osłabione, ale jednak sugestie komunistów. Trzeba pamiętać, że rektorem uczelni był Stanisław Darski, prawdziwe nazwisko Kapciuk. To był Żyd z Polesia, nie zdążył skończyć Akademii Warszawskiej,
nastała wojna na Polesiu, zagarnęły go jednostki Armii Czerwonej w 1939 roku i robił dekoracje dla Armii Inwazyjnej Sowieckiej. Bardzo polubił go za tą pracę marszałek Timoszenko, sowiecki marszałek. Dzięki temu po wojnie Stanisław Dabski był świętą krową, praktycznie nietykalną dla układu rządzącego kulturą w Polsce i właściwie w tym PWSSP we Wrocławiu robił co chciał. I starannie izolował uczelnię od bezpośredniego wpływu polityki, ideologii. No, marginalizował działanie partii, czy PZPR-u, no a także uczelni w zadaniach nie funkcjonowały żadne względy, czy echa nawet komunistycznej ideologii. Także studiowaliśmy, można powiedzieć, wszystkie najważniejsze problemy w ślad za, ale istotnie przemyślane przez Dabskiego, dorobkiem światowej awangardy. Dunikowskiego sprowadził Dabski, instalował wykłady Estreichera, wszystko poza właściwie głównym nurtem ideologii, która panowała w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie, no jednak związaną z ideologią komunistyczną. To był taki bardzo ważny punkt wyjścia. No i ważne dla Barbary tak samo, bo ona była, że tak powiem, z doświadczenia rodzinnego, historycznego, zdecydowaną konserwatystką i antykomunistką. Dla takiej prostszej charakterystyki, już po studiach jedziemy tramwajem, akurat przypadkowo jedzie też Dabski i ze swoją żoną Marią. No i pytaj, co tam u nas. No Barbara, bo już Barbara działała, to był jakiś rok, chyba 69, albo 70. No i Dabski mówi, uważajcie, bo to trzeba tak spokojnie i tak dalej, i tak dalej. No mityguje ten temperament wściekły trochę Barbary. No, a Barbara mówi, nam chodzi o Polskę niepodległą. Dabski mówi, no nie, no to ten socjalizm to dożywocie. Panie profesorze, pan może nie doczeka, ale ja na pewno. No więc to była jej odpowiedź na sytuację społeczno-polityczną. Natomiast jeżeli chodzi o no, tą własną potem pozycję w środowisku, no to ona była wynikiem takiej właśnie orientacji, czyli postawienia akcentu na samopomoc koleżeńską. No działała nie za bardzo może mocno, ale w Komisji Socjalnej Związku Polskich Artystów Plastyków, była w Komisji Rewizyjnej w okręgu, w takich nie unikała funkcji społecznych, a przede wszystkim to, co nazwała Galerią Babel, było właściwie taką nieformalną akademią sztuk pięknych. Znaczy zainteresowanych różnymi aspektami twórczości plastycznej i twórczości w szerszym, artystycznej, w szerszym rozumieniu młodych ludzi potrafiła jakoś skupić, zainteresować i no, wprowadzać ich właśnie w tą problematykę, która zresztą w naszej uczelni powoli była coraz bardziej dominowana przez różne intencje. Nie klasę formy, tylko tam zewnętrzne dla twórczości artystycznej intencje, co zresztą dzisiaj to już jest zupełny upadek po prostu, bo to jest tam to, co się dzieje, jest dyktatem ideologicznym poza jakąkolwiek klasą formę. No to Barbara tutaj stanowiła przez swoje inicjatywy taką sposób równoważenia tych negatywnych tendencji. No, Galeria Babel to galeria. To była jej pracownia po prostu lub różne możliwości pokazu
bardzo często, bardzo krótkiego nieraz, gdzieś także poza swoją pracownią, a w pracowni zupełnie nielegalne spotkania z programem teoretycznym, pewnej praktyki, debaty nad sprawami twórczości artystycznej. No i to trwało kilka lat, od, systematycznie od 1974 roku do 1981, no potem był stan wojenny, to już trochę było trudniej. Także można tą postawę określić właśnie w ten sposób, jako pewien radykalizm w rozumieniu takiego radykalizmu ewangelicznego. Jeżeli jest ktoś w potrzebie, to mamy nakaz moralny pomocy. I to tam się działo z jej inicjatywy. Druga rzecz, nie odmowa uczestniczenia w tych degeneracyjnych procesach zaaranżowanych ze środowisk lewicowych. No i odwołanie się do tej tradycji twórczości artystycznej znanej z polskiego udziału w sztuce światowej, tak można powiedzieć. W rodzinnej tradycji oczywiście piąta dywizja syberyjska, w której oficerem był kwatermistrzem Władysław Krymski, wujek Barbary. Stąd potem te wyprawy na Bajkał śladami, że tak powiem, polskiej dywizji syberyjskiej walczącej z bolszewikami. Chociaż tego akurat Barbara w Związku Radzieckim nie akcentowała specjalnie. Jeszcze tylko tak powiem krótko, że takim afirmacyjnym scenariuszem byłoby spełnienie, bo ona miała bardzo, bardzo chciała uczyć. Ona przez chwilę uczyła w liceum plastycznym, a potem chciała uczyć na PWSSP i to było jej wielkie marzenie. To się nie stało tak, no, na skutek splotu okoliczności. To byłoby chyba bardzo ciekawe, gdyby ona się rzeczywiście stała tą nauczycielką, prowadziłaby może swoją pracownię i szkoda, że tak się nie stało, tak sądzę. No ja tylko dodam przy okazji jedną rzecz. Proszę Państwa, no, Barbara wyuczyła plastyki Stanisława Drużdża. Jego pierwsze, no, publikowane szerzej prace są w jej redakcji graficznej. To kosztowało ją masę pracy, to już był kompletnym ignorantem. W ogóle skończył jakąś polską filologię. Zero pojęcia o materii wizualnej. No, grupa Studio Kompozycji Emocjonalnej to byli wychowankowie Barbary. I wielu potem też znanych mniej czy bardziej, no, można zaliczyć do tych uczestników sesji Galerii Babel, Wojciech Stefanik, Michał Bieganowski, no to jest krąg oczywiście Grzegorz Dudkiewicz, tak samo znani i nieznani jak Barbara, ale o wielkiej klasy osiągnięcia. Jeśli mogę przyjąć na moment mikrofon, to chciałabym dopowiedzieć krótki. Właśnie pojawiło się tu wiele takich wątków, które podjęłam w swoim tekście. Nie zdążyłam o nim powiedzieć, więc może teraz jest dobry moment. Ponieważ mnie zainteresowały właśnie współprace Barbary Kozłowskiej. Po pierwsze dlatego, że teraz bardzo dużo wiedzy i informacji o niej mamy właśnie od jej męża. A relacje par artystycznych, to jest bardzo ciekawy temat historii sztuki, na różne sposoby ujmowany, chociaż myślę, że w polskiej historii sztuki jeszcze niezbyt często opisywany. Więc ta relacja mnie interesowała, a też w tych jej najbardziej znanych pracach, czyli właśnie Linia Graniczna i pracy, powiedzmy, w Galerii Babel, ten wątek współpracy był bardzo istotny i kluczowy i się pojawiał. A zatem też właśnie a propos środowiska wrocławskiego. Można tutaj zauważyć, że Barbara Kozłowska, prowadząc Galerię Babel, nie
nas nie ukierunkowywała się na relacje globalne, jak na przykład Ewa Partum w swojej galerii, która była przede wszystkim galerią mail artową, tylko właśnie skupiała się na Wrocławiu. I poprzez to, że swoją galerię, powiedzmy, zainicjowała w oficjalnej galerii wrocławskiej BWA, wchodząc jakby pomiędzy pokazy z prezentacją zgromadzonych przez siebie materiałów, ale także dlatego, że właśnie w pracowni przyjmowała różne osoby, organizowała tam spotkania nie tylko dla artystów, czyli były to też często współprace interdyscyplinarne i tak pisała, że właśnie interesują ją instytucje artystyczne, które byłyby zakładane przez na przykład naukowców, artystów, inżynierów, przez osoby najróżniejszej profesji. A sam wątek współpracy wydał mi się interesujący też dlatego, że zaczynam właściwie od badań, swój tekst od badań Klary Kemp-Welsh, która w zeszłym roku opublikowała książkę Networking the Block, czyli właśnie o relacjach pomiędzy artystami w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich relacjach z tak zwanym Zachodem, czyli jakby z krajami poza jakby niekomunistycznymi. No i Klara Kemp-Welsh wskazuje na to, że były to w dużej mierze relacje bardzo horyzontalne, że artystom zależało na tym, żeby tworzyć rodzaj takich grup jakby wsparcia, solidarności, porozumienia pomiędzy podobnie myślącymi twórcami. I tak opisywane takie relacje określił też węgierski poeta Konrad, nie wiem, czy tak się po węgiersku czyta jego nazwisko. No ale właśnie to zjawisko współpracy i horyzontalnie jakby budowanych relacji opisywał jako rodzaj kontry do systemów komunistycznych, w których artyści żyli, czyli takich, w których dominowały relacje wertykalne, relacje władzy. Według niego już sama taka inicjatywa, żeby być razem i kontaktować się na zupełnie innych zasadach, była wywrotowa w tamtym czasie. Dlatego też starałam się śledzić takie inicjatywy Barbary Kozłowskiej, ponieważ według mnie to było widoczne w jej pracach i w jej właśnie galerii, w tym, co organizowała, że właśnie organizowała te coś takiego, co właśnie Konrad nazywa niemożliwym. Co prawda to niemożliwe definiuje też Ludwiński w swoich tekstach, które zresztą są często jakby odnoszone do sztuki Barbary Kozłowskiej i to jest raczej niemożliwe w rozumieniu sztuki niemożliwej, czyli takiej na połę konceptualnej, na połę landartowej. Co praktycznie przekraczającej autorstwo. Tak, tak. Przekraczającej autorstwo, przekraczającej jakby możliwości percepcyjne odbiorców. Jednak myślę, że to inne niemożliwe według Konrada też organizowała Barbara Kozłowska. To a propos właśnie jej współpracy. To jeszcze jak tutaj się pojawiło. Ja mogę. Tak, proszę. Mogę wirtualnie przyjąć mikrofon na chwilę? Tak. To może w nawiązaniu do tego, o czym mówiła Wiktoria, w takim sensie, że ja nie powiem o tym, co napisałam, tylko właśnie powiem o tym, o czym nie napisałam. Bo właśnie ta koncepcja współpracy, o której dyskutujemy teraz, ona wydaje mi się, tylko jest to być może jeszcze taka intuicja wymagająca więcej badań, ona wydaje mi się właśnie bliska takiej koncepcji radykalnej pedagogiki,
tego właśnie tworzenia w celu wymiany i produkcji wiedzy, coś, co dzisiaj nazywamy practice-based research and so. Po prostu wydaje mi się, że w jej tekstach możemy jeszcze znaleźć genealogię dla tych praktyk, które teraz jak gdyby określamy zawsze używając tego dyskursu przetłumaczonego z angielskiego, że tak powiem, ale myślę, że to jest takie fajne zadanie, żeby takie archeologiczne, językowe, lingwistyczne zadanie też, ponieważ Barbara zostawiła bardzo dużo tekstów, żeby właśnie wychwycić ten element współpracy rozumianej jako właśnie wymiana i produkcja wiedzy o czymś, jako takiej radykalnej, emancypującej pedagogiki. Co też wydaje mi się ciekawe, jeżeli już porównujemy galerię, powiedzmy, Ewy Partum i galerię Babel, że w jakimś sensie galeria Ewy Partum, podobnie jak biuro poezji, nawet w wersji językowej w jakiś sposób odnosiła się do, parodiowała ten instytucjonalny, legalny, biurokratyczny język komunistyczny. Natomiast Barbara była z innego porządku. Nawet nazwa tej galerii, ona już nie była z porządku biuro poezji czy galerii Adres, czy to była po prostu nazwa zupełnie takiego właśnie organicznego porządku połączenia, miętolenia, wymieszania. I widzę tutaj potencjał po prostu na dalsze badania w tym kierunku dla osób zainteresowanych właśnie inną genealogią współczesnych, może nie inną, ale pewnego rodzaju genealogią współczesnych praktyk opartych o badania, sztuki opartej o badania. Dobrze, dziękuję. Ja bym teraz wrócił może tego wątku znana i nieznana, bo to też jest, myślę, bardzo frapujące zagadnienie. Dlaczego tak się stało, dlaczego tak funkcjonuje? Barbara Kozłowska, debiutując w połowie lat 60., w zasadzie od razu weszła w tą orbitę środowiska neoawangardowego. Uczestniczyła w tych najważniejszych wydarzeniach, jakie wówczas miało miejsce, zjazd marzycieli, plenery osieckie, sympozjum Wrocław 70 i tak dalej. Także ona funkcjonowała w tym środowisku dość mocno, dość wyraźnie, jako młoda osoba. I dlaczego, jak wam się wydaje, czy to wynikało z jej usposobienia, z jej sztuki, że potem te działania w jakiś sposób były pomijane przez krytykę? No to jest takie pytanie, które ja sobie zadaję jakby wielokrotnie w tym sensie, że po prostu no nie dotyczy tylko Kozłowskiej. Natomiast rozpatrując tę szczególną jakby biografię i tę szczególną kwestię, znalazłam taki, w tym archiwum jest taki list, który Kozłowska napisała do Tadeusza Kantora. I ja nie wiem, czy ona go wysłała. A jeśli go wysłała, to chyba nie dostała odpowiedzi na niego. Ona tam pisze mianowicie, że no, pisze do niego, ponieważ uważa go za bardzo wielkiego artystę polskiego i jakby jednego z największych. I bardzo by chciało pokazać swoją odsłonę, swojej linii, tam dokumentację z linii w Krakowie, no a nie ma za bardzo jak tego zrobić, więc prosi go może o wstawiennictwo, no chyba, że on ma taki stosunek do sztuki artystek, jak wszyscy jego koledzy, czy prawie wszyscy jego koledzy, i jakby zignoruje to, co ona do niego pisze. I to jest jakaś niestety odpowiedź, mam wrażenie. To, czy to wynikało z jej usposobienia, to też jest trochę w tym zawarte, bo jak artysta, mężczyzna żąda, żeby pomalować mu galerię na czarno i jest w tym nieustępliwy, to jest radykalny artysta, który jest bardzo konsekwentny i świetnie realizuje swoje radykalne wizje artystyczne. Kiedy będzie to artystka, to będzie to postrzegane jako trudny charakter, to jest bardzo często jakby powracające. Tworzyła sztukę efemeryczną. Bardzo mało jest takich prac, które możemy, prawda, no jakby rozpatrywać w kategoriach obiektu, chociaż trochę też takich jest. Też jest tak, że no to jest taki trochę, powiedziałabym, kazus poświatowski, bo ona jednak rzeczywiście miała momenty przerw wynikających po prostu z tej choroby serca.
Ale wydaje mi się, że to jest kwestia też po prostu nieopracowanego kanonu. Znaczy jakby nie ma, jakby uważam, że to były te próby, które się pojawiały, jakby próby ujęcia sztuki powojennej, książki, które były wydawane w różnych momentach, Kozłowską pomijają. No i w związku z tym tak to wygląda, jak wygląda. Te teksty, które powstawały, o niej trochę pisał Ludwiński, trochę pisał o niej Kostołowski, ale to były takie, powiedziałabym, takie trochę obchodkami. Trochę to nie były to jakieś takie teksty, które z racji tego jakby miejsca, w którym by się pojawiały i tego, jaka byłaby ich dystrybucja, miałyby jakieś duże znaczenie. Także no, tych odpowiedzi jest prawdopodobnie kilka, prawdopodobnie one się wszystkie składają na jakąś tam prawdę, jak wy to widzicie. To już w jakimś sensie chyba powiedziałaś już na temat literatury. Tak, już trochę zapowiedziałam to, ale zgadzam się z Maryką. Myślę, że jest kilka powodów takiego stanu rzeczy. Też może tutaj trzeba myśleć o dwóch trybach, to znaczy o jakby narracjach historycznych, które powstawały już po śmierci Barbary Kozłowskiej z perspektywy dekad. No i o tym, co działo się wtedy, czyli jak wtedy te relacje między artystami wyglądały i jak wtedy wyglądały sytuacje artystek w środowisku neoawangardowym. Jednak było ich, tych artystek, raczej niewiele i raczej wszystkie miały partnerów, też artystów. Także to też jest jakby ciekawą kwestią. No jeśli chodzi o te narracje historyczne, to no to faktycznie ten jakby w opracowaniach Barbara jest w katalogu wystawy, na przykład refleksja konceptualna. Także w tych takich pierwszych ujęciach, i to raczej wystawienniczych niż historycznych, jej sztukę ujmowano, ale no w tych już po roku 2000 opracowaniach faktycznie nie ma jej sztuki i ten jakby przywoływane dzieła są najczęściej właśnie z relacji jakby Warszawa, może centralne instytucje Poznań, Wrocław też, ale faktycznie Barbary twórczość jakoś się w nich nie znalazła. A z kolei nie ułatwiały też... Karolina się zgłasza? Dobra. Jeżeli skończysz, jak skończysz. No a wspominałam już też o tym, że faktycznie zainteresowanie artystkami lat 70., które jakoś tam było stymulowane globalnie, powiedzmy, też rozwijało się innymi torami, czyli poszukiwano takich wypowiedzi feministycznych, jakie można zauważyć w sztuce czy to Ewy Parton, czy Natalii LL. Wszystkie inne artystki, które chciały być naukowcami raczej, po prostu nie mogły być w taki sposób interpretowane. Ich twórczość nie mogła być tak ujmowana. Karolino? Słyszycie mnie? Bo ja zaczęłam coś przerywać. Tak, słyszymy. Na pewno jest ten genderowy aspekt. Trzeba to powtórzyć, że po prostu efemeryczna, procesualna sztuka potrzebuje opiekunki archiwum. Zazwyczaj w 99,9% jest to żona artysty. I tutaj po prostu jest jedna z genderowo-ewenementalnych sytuacji odwrotna, że za opiekunem archiwum, osobą, która pozwoliła na przetrwanie tej sztuki, jest nie tylko artystka, która zebrała, przechowywała dokumenty, ale też jest jej partner. No i jak widzicie, my trzy siedzimy i piszemy teraz po prostu, same tworzymy po prostu to, czego nam brakuje w historii sztuki, ale przede wszystkim chodzi też, wydaje mi się, o władzę archiwum, po prostu dopóki ono nie jest przez kogoś opracowane i zadbane, to po prostu ta sztuka pozostaje niewidoczna. I jeżeli chodzi właśnie o ten
dyskurs feministyczny, to w przypadku może polskiej sztuki on, ten międzynarodowy, ten powiedzmy global feminizm, to faktycznie on włączał w przypadku polskiej sztuki artystki, które deklarowały się, czy w jakiś sposób były związane z feministycznym dyskursem. Natomiast w innych lokalizacjach Europy Środkowo-Wschodniej były to artystki, które też jak gdyby nie identyfikowały się z dyskursem feministycznym, były jednak włączane na podstawie jakiejś koncepcji gendering, modernizm i tak dalej, więc wydaje mi się, że to nawet nie jest problem zrobienie z Barbary Kozłowskiej feministycznej artystki, I could do that, ale raczej wydaje mi się, że jest to problem archiwum i tego, że nie było, naprawdę, że nie było ono po prostu na poziomie widzialności. I po prostu dlatego tak ważna jest praca u podstaw. Nie mogę teraz jeszcze panu oddać mikrofonu. To zaraz. Tak, znaczy to rzeczywiście tak jest. To jest ta kwestia widzialności i ja wiem, co pan chce powiedzieć, chyba. I zanim to nastąpi, to powiem, że ja też jakby nie bez powodu, znaczy to jakby przewaga autorek jakby w tym katalogu, to jest też takie trochę właśnie, jakby to powiedzieć, trochę rozbicie takiego, wiadomo, że konceptualizm to jest taki termin, który jest jakby poszarpany, niekoherentny i tak naprawdę to jakby umówmy się, że jest pewną taką, takim właśnie hełmem, parasolem, czymś, co nakładamy na bardzo wiele zjawisk. Ale mnie właśnie w Kozłowskiej interesuje jak gdyby to rozbijanie jakby też poprzez jej docieranie do tej sztuki, która jest jednak sztuką kobiety. I mimo tego, że tych wątków takich, które jakby wprost wynikałyby, które jakby mogłyby być interpretowane właśnie jako feministyczne, pozornie nie ma, to w gruncie rzeczy jednak różne ciekawe sprawy tutaj w tym archiwum wynikają, zwłaszcza te dwie prace, myślę, takie ważne. Właściwie jedna, która miała kilka swoich odsłon, czyli punkt widzenia. I też to, jak Kozłowska pracowała ze swoją obecnością. Jakby to, że ona wiele z tych prac manifestowało się właśnie poprzez jakby bycie. To też jest moim zdaniem taka znacząca kwestia i nie można rozpatrywać jej w oderwaniu od tego, że ona była artystką. Proszę bardzo. Proszę Państwa, wiele z tego, co decydowało o słabym rozpoznaniu twórczości Barbary Kozłowskiej, zawiniła ona sama po prostu. To, żeby to dobrze zilustrować, opowiem starą anegdotkę o trzech kowbojach, którzy jechali przez pustynię w stanie Nevada i pierwszego dnia Joe pyta: chłopaki, ile to może być 2 razy 2? Minęły kolejne 3 dni. Jimmy odpowiada: mnie się wydaje, że chyba 4, bo koń ma 4 nogi. No, minęły znowu 2 dni, dojeżdżają tam do wodopoju, a Dave wyjmuje spluwę i kładzie trupem Jimmy'ego. Joe pyta: słuchaj stary, ale dlaczego zastrzeliłeś tego naszego kolegę? Za dużo wiedział. No więc Barbara za dużo wiedziała. Znaczy był moment ten konceptualny tak zwany. No wiadomo było, co to jest konceptualizm. To się zamiast namalowania obrazka pisze się, że się chce namalować obrazek. I ta kartka to jest konceptualizm. No więc to jest tak pierwszy powód. Barbara niewątpliwie, niekoniecznie zdając sobie z tego sprawę, zorganizowała swoją twórczość na pewnych podstawach spekulacji myślowej. Klasyczne, ulubione dzieło przez Marikę, czyli negatywy fikcji, które polegają na transpozycji pewnej realności. Kartek kalendarza, w których zaznaczone jest wschód i zachód słońca. Kartka A4 podzielona na czarne-białe
zgodnie z proporcjami dnia i nocy, zależnie od warunków ekspozycyjnych, wystawienie po kolei mechanicznie tych kartek daje różne geometryczne kompozycje. I tak ta kolekcja dzięki Marice powstała od 76 roku po następne lata. Okazuje się, że mamy różne abstrakcyjne, piękne obrazy. One się same tworzą. No, to jest to, co legło jak gdyby u podstaw, mówiąc w wielkim skrócie, tego, czym był konceptualizm źródłowo, od muzyki i kompozycji Erika Satie, przełom XIX-XX wiek, bardzo dawno. Tylko że nie wszyscy w Polsce Ludowej, decydujący o rozpowszechnianiu pewnych idei artystycznych, o tym wiedzieli, bo przeszli inne szkoły. Chodzili do innych liceów i do innych uniwersytetów warszawskiego lub poznańskiego, Makatra. Proszę Państwa, następny etap tego, tej winy Kozłowskiej, to za dużo wiedziała, to jest to, że nie wpisywała się w różne hasła. Teraz będziemy mieli taki, potem taki i tak dalej. Po prostu zajmowała się tym, co ją fascynowało, a fascynowała ją matematyka, astrofizyka, takie szaleństwo właściwie. Więc tutaj już było też niedobrze, bo znowu za dużo wiedziała. Więc to trzeba wziąć pod uwagę, stan świadomości estetycznej decydentów, ale tych wybitnych humanistów polskich w tamtym i dzisiejszym czasie jest pod pewnymi względami zerowy. Sprawę pojęcia sztuki walkowaliśmy w latach 60. i 70. Nic z tego nie zostało. Zostało dalej takie sobie coś niedookreślonego. I takich, żeby to zilustrować, parę przykładów. Twórczym zadaniem polskiego artysty jest przenoszenie na nasz grunt głównych tendencji sztuki światowej, szczególnie Zachodu. W tym celu wysyłamy za granicę do towarzyszy, szczególnie z Komunistycznej Partii Francji, towarzysza Morawskiego, towarzyszkę Kowalską i innych towarzyszy, żeby przywieźli odpowiednie wzory. No i przywozili. No i wiadomo było, że teraz był, no, secularizm już nie, bo to nie tego, ale lepsza, chociaż trochę mieszczańska, ale nie ta polska kultura, tylko taka zachodnia. No i jak trzeba, to taszyzm albo inny izm, i by już to szło. Ale moment jeden tylko. Barbara po prostu ignorowała ważne zadania ustanowione dla polskiego artysty i ponosiła konsekwencje. Znaczy ja na przykład natknęłam się też na taki ciekawy tekst, właściwie jakiś taki rodzaj impresji. Ona pisała tam o Black Mountain College, czyli szkole, która była takim miejscem, można byłoby powiedzieć, utopijnego eksperymentu, który jednak się wydarzył, której chyba nikt nie skończył, bo studenci mogli w niej studiować tak długo, jak długo nie uznali, że są gotowi do skończenia jej, czyli to trwało po prostu. Był to taki proces przebywania ze sobą, tworzenia i nagle wtedy zrozumiałam, gdyby, jeślibym gdzieś ją widziała, to właśnie rzeczywiście w tym Black Mountain College bardzo jakby to było takie takie tęskny był ten tekst, trochę tak jakby właśnie sama żałowała, że jakby tego nie doświadczyła. To jeśli chodzi o takie właśnie jakieś utożsamienie się może z jakąś sytuacją, nie wiem, czy formacją, można tutaj powiedzieć. Ja chcę jeszcze coś, bo zapomnę.
Panie profesorze, po prostu musimy tutaj zrobić wykład. No, proszę państwa, te Black Mountain College to jest, są Stany Zjednoczone. Barbara na przykład fascynowała twórczość takiego Waltera de Maria. Rzeczywiście. Proszę państwa, bardzo prosta rzecz. Twórczość Barbary była przedmiotem zainteresowania Jurka Ludwińskiego, Andrzeja Kostolowskiego, Antka Dziedziuszyckiego, Richarda de Marco, moim też skromnym zdaniem, tu bym siebie zaliczył, ale pani Bożena Kowalska widziała realizację Barbary Kozłowskiej na plenerze w Osiekach i nie umieściła w swoich relacjach z tego pleneru ani jednego zdania o tym, co robiła Barbara Kozłowska. Ponieważ ona naprawdę nie zastosowała się do instrukcji. Było wiadomo, co, jaki artysta ma zrobić. A ona tego nie słuchała. Nie mogła, bo to nie była sztuka w ogóle. To nie tylko zresztą o nią chodziło. Ludwiński miał na to taką teorię podwójnego odbicia. Polski artysta twórczo pracuje. Wobec tego to, co robi, nie ma jeszcze właściwej recepcji. Jest nowe. Ale w porównaniu z tym, co jest na Zachodzie, no to nie pasuje, bo tamci jeszcze tego nie zrobili. Bo są nie tu, tylko na Zachodzie. No później ktoś też na Zachodzie analogiczne rzeczy robi i to nasza krytyka wskazuje. Ale ten nasz artysta znowu rozwija się i znowu nie pasuje do kolejnej konwencji zachodniej. Wobec tego nie istnieje. To zaraz do tego, jaki wpływ Barbary Kozłowskiej na prekursorskie do sztuki polskiej przejdziemy. A jeszcze, żeby zamykając ten wątek, ja tylko chciałem jeszcze nawiązać do twojej wypowiedzi, Mariko, z książki, gdzie, która zwróciła na mnie uwagę, że piszesz, że te jej notatki i komentarze są takim dialogiem jej samej ze sobą. Są w jakiś sposób taką odpowiedzią na to milczenie krytyki? No ja to tak widzę, rzeczywiście. To znaczy, to jest bardzo przejmujące, szczerze mówiąc, bo faktycznie ona produkowała, nie wiem, czy mamy jeszcze tutaj moralne prawo państwa trzymać, chwilę jeszcze mamy, bo widzę, że u Karoliny noc zapadła na przykład. Bardzo dziękujemy za cierpliwość. Rzeczywiście to jest uderzające, to znaczy ona wyprodukowała tych takich tekstów, w których trochę odpowiada sama sobie na wcześniej postawione pytania, bardzo dużo i to wygląda jak taka nieustająca rozmowa samej ze sobą. Dla mnie jest to takie studium jednak samotności, trochę z tego też się, trochę się ona do tego przyznaje też, to znaczy ona to jakby wprost pisze, nie jest to jakieś takie może, nie są to teksty przepełnione zgorzknieniem, ale takiego poczucia jednak niedowartościowania, jak gdyby, pewnego niedoszacowania swojej obecności tych jej prac, no tam jest sporo rzeczywiście. I ja myślę, że to jest absolutnie na miejscu, to znaczy miała prawo do takiego poczucia. Ja też, jeżeli mogę tylko szybko coś powiedzieć, nie chciałabym, żebyśmy tak weszli w taką narrację, że właśnie w tych tekstach przede wszystkim jest ta frustracja, bo tam jest też bardzo dużo, musimy to podkreślić, że warto je czytać, tam jest też bardzo dużo utopijnych projektów, bardzo dużo cech, bardzo dużo informacji dotyczących twórczości i jak gdyby częścią tego, oczywiście ja nie znam całości wszystkiego, ale ja w tych tekstach znalazłam też bardzo dużo wątków, jakby poszerzających, one dla mnie są częścią tej praktyki, więc jak gdyby pisanie o recepcji tej praktyki też jest naturalnym elementem tej pisarskiej spuścizny. Tak, w oczywisty sposób, to znaczy wielu artystów czuło się jakoś tam zapewne i czuje się nadal niedowartościowanych i jakby niedoszacowane, natomiast nie powstają teksty, które intelektualnie również wnoszą tutaj jakby wiele, bo tak jak Karolina powiedziała, tam cały czas jest takie właśnie rozwijanie pewnych idei, drążenie pewnych wątków, doprecyzowywanie, jak najbardziej, tak. To jeszcze ja może dodam, że ja bardzo wierzę w zwrot archiwalny w feminizmie i wydaje mi się, że w przypadku Barbary właśnie
on bardzo dużo, takie skupienie się na archiwum i to, co można w archiwum przeczytać, daje bardzo wiele. Tym bardziej, że jej prace były tak efemeryczne. Tym bardziej, że właśnie często polegały na teoretycznych koncepcjach, na pomysłach, na opisie, jakby jak to ma wyglądać jak Galeria Babel, że to ma być właśnie łączenie różnych języków artystycznych, że nic nie musi powstawać, że nie muszą się odbywać wystawy, że szukamy porozumienia między sobą. Także to archiwum pozwala właśnie na zrozumienie tej twórczości poza takimi może utartymi, właśnie schematycznymi, pewnymi tymi nurtami sztuki. Dobrze, być może to jest czas na Państwa. Czy są jakieś pytania do naszych gości, komentarze? Ja bym zapytała Wiktorię i Karolinę o miejsca styczne z archiwum Kwiekulik i Ewy Bartuk. Czy jakieś wyłapałyście? Karolino, słyszysz? Trzeba powtórzyć mikrofon, bo Karolina jest już. Dobrze, to ja może ja mogę zacząć, Wiktoria? Tak, jak najbardziej. Każde archiwum jak gdyby pozwala na zastanowienie się nad tym, jaka forma była, jak gdyby jak zdefiniowana była implicite dokumentacja w tej danej praktyce. I w przypadku archiwum Kozłowskiej ta fragmentaryczność, konieczna fragmentaryczność tego projektu linii, którą ona prowadziła, jest jak gdyby paralelna do koniecznej fragmentaryczności archiwum, więc dla mnie to ta relacja pomiędzy archiwum a twórczością jest inna niż w przypadku praktycznie, jeżeli przyjrzymy się każdej indywidualnej praktyce, to ta relacja będzie zawsze delikatnie inna, ponieważ ta relacja jest istotą specyfiki danej twórczości, prawda? Każdy artysta próbował w jakiś sposób ogarnąć tą relację, dokumentacja i efemeryczne działania w specyficzny sposób. Więc te różnice właśnie, te różnice w archiwach, to jest chyba właśnie najciekawsza rzecz i na ich podstawie możemy jak gdyby w jakikolwiek sposób wartościować i dyskutować pomiędzy tymi praktykami. I w twórczości Kozłowskiej to ustawienie pomiędzy konceptualnym i performansem właśnie poprzez to, że musiało w którymś momencie znaleźć to ciało, to ucieleśnienie jest To jest ta różnica dla mnie w przypadku archiwum Ewy Partum, to znaczy nie archiwum, tylko raczej te relacje pomiędzy dokumentacją a performansami, która jest przemyślana w inny sposób, ponieważ czymś innym są performansy Ewy Partum i feministyczne performansy bardziej rozumiem jako dydaktyczne przedstawienia pewnego rodzaju idei, która później jest dystrybuowana w postaci dokumentacji. Natomiast w przypadku Kozłowskiej widzę to bardziej jako organiczną całość. Ja tutaj właśnie widzę podobieństwo archiwum Barbary Kozłowskiej do archiwum Kwiekulik, ponieważ w jednym i w drugim archiwum jest bardzo dużo prac, które nie powstały. To znaczy właściwie prac, które są tylko w archiwum, a nie były na przykład pokazywane, bo nie miały takiej formy, jakby, która by się zachowała jako praca artystyczna. Jeśli na przykład chce się dzisiaj pewne rzeczy pokazać, to trzeba je jakoś stworzyć na nowo. Ale jeszcze jednym aspektem, który wydaje mi się bardzo zbliżony, który wydaje mi się jakimś tam łącznikiem może pomiędzy tymi praktykami, jest wątek współpracy, który był w tym już poruszany, ale u Barbary Kozłowskiej ona jakby wprost mówi o tym, że pomagała Truszczowi, że projektowała dla niego. No a Kwiekulik też nie kryje się z pracami z Meconymi i pomaganiem czy to Partumowi, czy Dwórnikowi. Także to jest coś takiego, co jest podobne.
Ale oczywiście to prawda, że tak jak mówiła Karolina, każde archiwum jest bardzo jakby odpowiadające tej praktyce artystycznej, więc trudno, trudno je porównywać jako takie. Może tutaj ja bym dodał jedną rzecz. No, w tym archiwum są rzeczy różnego rodzaju. Jedną z części tych archiwaliów są po prostu partytury utworów do odegrania bez udziału autorki, artystki. I to było jedno z jej założeń. Ze względu być może na tą słabe zdrowie wymyśliła sobie coś takiego. Zaprojektowała rodzaj partytur do odegrania jako parateatralnych utworów. I to jest kilka takich właśnie partytur projektów. Niektóre sama zaaranżowała i następnie była dyspozycja, że można to powtarzać po prostu. Kto inny może wziąć ten program i zrealizować, dalej rozwijać swoje wersje. Archiwum jest otwarte, tak samo jak linia jest nieskończona. Czy są jeszcze jakieś pytania? A ja mam Piotr do ciebie pytanie, a co jakby po napisaniu tego tekstu, jak widzisz, jakby co tam jeszcze jest twoim zdaniem w tej twórczości takiego, co byś chciał wydobyć, co ci się wydaje najbardziej interesujące, bo czego nie napisałeś? Nie spodziewałem się pytania. Nie wiem. No jest tam wiele aspektów, myślę, które pojawiają się. Zresztą ja tutaj czuję się trochę taką osobą, dorzuconą w jakimś sensie do tej grupy w ostatnim momencie. I tutaj faktycznie jak zacząłem pracować nad tym tekstem i rozmawialiśmy o tym, że ten tekst już muszę zamykać, tak, ale pojawiają się teraz kolejne wątki, które pączkują i można to rozszerzać. I w przypadku Kozłowskiej to, co mi się najbardziej wydało najciekawsze, to właśnie te działania z obszaru, nazwijmy to, sztuki ziemi, tak? W jakimś stopniu, nie wiem, czy prekursorskie, ale na pewno, jeżeli chodzi o sztukę w Polsce, tak? To też miało być moje pytanie na koniec, tak? Ale też te działania z obszaru sztuki ekologicznej, które się też u niej pojawiły, nie wiem, znacznie wcześniej niż na przykład w Osiekach na plenerze bodajże w 72 albo 1 roku, kiedy na takim pierwszej manifestacji, gdzie faktycznie gdzieś te wątki tak mocno zostały podnoszone. No i ta jej efemeryczność, to jest coś, co chyba najbardziej mnie w niej fascynuje i pewna kontynuacja tych projektów długofalowa w jakimś stopniu, linia ta, która w zasadzie realizowała przez całe życie i cały czas można to kontynuować, ciągle jakby księżyc czeka na odkrycie czy na dotarcie. Księżyc czeka, tom drugi, Barbara Kozłowska. Albo już tyle fajnych tytułów jest na tom drugi. Barbara nie stosowała się do instrukcji. No po prostu ja już mam całą stronę zapisaną. No ta książka, gdyby miała być rzeczywiście monografią, to byłaby, myślę, powinna być tak z 10 razy taka, no niestety są wymogi, tak zwane deadline po prostu i ograniczenia budżetowe. Czy ja mogę zadać pytanie? Tak. Krótkie. To właśnie chciałam się zapytać Mariki, czy jak produkuje te książki, wydaje je, czy te formaty archiwum w jakiś sposób wpływają na kształt książek? Bo czy jak starasz się tłumaczyć ideę konkretnego archiwum na współczesny projekt książki? No staram się, nie wiem, czy to widać, szczerze mówiąc, ale staram się rzeczywiście. To znaczy tutaj akurat, bo wiadomo, że różne czynniki wpływają na to, jak książka wygląda. Czasem jest tak na przykład, że no, sam artysta lub artystka, czasem rodzina. Tutaj akurat jeśli chodzi o profesora, to był po prostu idealnym współpracownikiem, który
wychwytywał błędy merytoryczne, kompletnie jakby nie ingerując w sprawy jakby jakiekolwiek w zasadzie, to co dźwięki serdeczne. Natomiast ja tak trochę widzę to archiwum jako, znaczy chciałam, żeby ta książka była takim trochę notesem, atlasem, coś takiego. I tak staraliśmy się tę pracę ułożyć. Przynajmniej w tej części z kalendarium. Nie wiem, czy to jakoś widać. Mam nadzieję, że trochę może tak. Dzieje się. Słucham? Dzieje się dużo. No tak. Ona zresztą tak, ona tam też jakby jeśli chodzi o projekty jej wystaw na przykład, ona też sobie tam notowała, jakby to miało wyglądać. To na przykład lubiła taki pomysł, że na jakąś dokumentację na ścianie będzie się nakładać projekcja z rzutnika, albo najchętniej to by jeszcze na to pewnie nałożyła jakąś projekcję filmową, bo też bardzo chyba bliskim jej medium było wideo i tak właśnie chodziło o to, żeby tak się dużo działo, mam wrażenie, w sensie takiego właśnie przenikania się różnych nie tyle wątków, co właśnie może mediów. Co nie jest takie może oczywiste, jak się tę twórczość... A i znalazłam też taki fragmencik, że ona tam sobie projektowała taką, że może by się udało jej wydać właśnie książkę o niej, jakby o jej twórczości, to by chciała, żeby okładka była czerwona, no i tak. Teraz się udało zrobić w Poznaniu katalog z czerwoną. A, no właśnie, czyli to właśnie. No dobrze, tych wątków myślę, że jest jeszcze mnóstwo. Nawet dziś jeszcze kilka kwestii chcieliśmy poruszyć. Jeżeli Państwo nie macie pytań, to będziemy chyba kończyć. Także ja Wam bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy Państwu. Jeszcze tylko taka informacja, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany książką, to ona jest dostępna. Można się częstować. No właśnie.